Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Jan Ratajczak, dzień dobry Państwu. Zapraszam na wiadomości sportowe. Za nieco ponad godzinę do walki o trzecie zwycięstwo w Top Six Tauron Basket Ligi staną koszykarze z Telmetu. Rywalem zielonogórzan będzie Energa Czarni Słupsk, z którą mistrzowie Polski spotkają się w tym sezonie po raz trzeci. W rundzie zasadniczej obie drużyny podzieliły się zwycięstwami i w obu przypadkach górą byli gospodarze. Pytanie, czy w dzisiejszym spotkaniu wystąpi nowy nabytek z Telmetu, Markus Giniart. Amerykanin do Zielonej Góry przyjechał dopiero wczoraj i przedstawił się mediom podczas konferencji prasowej. Giniart po opuszczeniu Ukrainy spędził 2 tygodnie w domu, gdzie przygotowywał się indywidualnie. Ze Stelmetem trenował tylko raz, dlatego Michajlo Uwalin zastanawia się nad jego przydatnością w dzisiejszym spotkaniu. Muszę mieć na uwadze to, że Markus będzie częścią drużyny dopiero od dzisiaj, dlatego ciężko powiedzieć, czy zagra z czarnymi. Stelmet zanotował słabą końcówkę rundy zasadniczej, w której przegrał 2 z 3 ostatnich spotkań. W Top Six Tauron Basket Ligi zielonogórscy koszykarze dali jednak swoim kibicom powody do zadowolenia, wygrywając 2 wyjazdowe mecze. Zwycięstwa z Anwilem i Treflem pozwoliły biało-zielonym wrócić na pierwsze miejsce w tabeli. Troszeczkę zatarliśmy tą plamę, taka, która była w ostatnich tygodniach, że nasza dyspozycja jest troszeczkę słabsza, ale tymi 2 ostatnimi meczami udowodniliśmy, że wracamy do lepszej dyspozycji i że nasza forma jeszcze będzie rosła. Słupszczanie w odróżnieniu do Stelmetu drugi etap rozgrywek rozpoczęli od 2 przegranych. Czarnych najpierw pokonała Radomska Rosa, natomiast w drugim spotkaniu po walce do ostatniej sekundy meczu Pantery uległy Anwilowi 77-78. My teraz trochę bardziej na luzie jesteśmy w głowie, już wszyscy odnaleźliśmy nasz poziom, więc oby tak dalej. I będzie dobrze dla nas. Ostatnie 2 sezony sprawiły, że rywalizacja pomiędzy Czarnymi a Stelmetem nabrała szczególnego znaczenia. Obie drużyny 2-krotnie spotkały się w ćwierćfinale playoffów i 2-krotnie po 5 spotkaniach lepsi okazali się podopieczni Michajlo Uwalina. Mecze zielonogórzan z Panterami to nie tylko potyczka zawodników, ale również doświadczonych trenerów. Jak na razie serbski szkoleniowiec wygrywa z Andrejem Urlepem 6-3. Battle of coaches is... Bitwa trenerów nie jest dla mnie istotna. Najważniejsze jest to, jak gra mój zespół. Nie zagłębiam się w pojedynki trenerskie, kto z kim i ile razy wygrał, ale wyniki w meczach przeciwko drużynom Urlepa w ostatnich 3 latach mówią same za siebie. Początek spotkania w Zielonej Górze dziś o godzinie 19. Wysokie zwycięstwo juniorów młodszych Stelmetu UKP. Zielonogórzanie w drugiej kolejce rozgrywek Ligi Makroregionalnej pokonali wicemistrzów województwa opolskiego MKS Kluczbork 4-0. Druga wygrana podopiecznych trenera Michała Grzelczyka pozwoliła im awansować na 2. miejsce w tabeli. Bramki dla Stelmetu UKP zdobywali Mateusz Torbiczuk, Radek Żebrowski i 2 Przemysław Złamański. Popularny Złomek ustalił wynik spotkania na 4-0 w 75. minucie. Juniorzy młodsi Stelmetu UKP w niedzielę 6 kwietnia zmierzą się na wyjeździe z liderem tabeli Górnikiem Zabrze. Zielonogórscy speedrowerowcy rozpoczynają sezon. Dziś na torze przy Wyszyńskiego odbędzie się pierwszy trening. ZKS podczas zimowej przerwy poczynił duże inwestycje sprzętowe, które mają pozwolić na sukcesywną walkę o medale Mistrzostw Polski w nadchodzącym sezonie. Otwarcie tegorocznych zmagań już w najbliższą sobotę. ZKS podzielony na 2 zespoły weźmie udział w 4 meczu, w którym do rywalizacji przystąpią również Sparta Wrocław i Orzeł Gorzów Wielkopolski. Na torze przy Wyszyńskiego nie zabraknie najzdolniejszych speedrowerowców z Grodu Bachusa na czele z nowym kapitanem ZKS-u Rafałem Lewczukiem. Początek zawodów w sobotę o godzinie 13. Serdecznie zapraszamy. Zielonogórscy pływacy zgarnęli 22 medale. Zawodnicy Kornera rozbili bank podczas 3. międzynarodowego mitingu pływackiego w Oleśnicy. Podopieczni trenera Radosława Niczkę, biorący udział w rywalizacji roczników 2000-2001, zdobyli w sumie 10 złotych, 6 srebrnych
i 6 brązowych krążków. W klasyfikacji generalnej dziewcząt na trzeciej pozycji uplasowała się Agnieszka Dąbrowska, a wśród chłopców odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce zajęli Jakub Taradyś i Marek Madoń. W sporcie na dziś to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Acromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.